Powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej odbyły się w tym roku w Zespole Szkół nr 1 imienia Henryka Sienkiewicza. Szkoła z Alei obchodziła tego dnia potrójną uroczystość. Pierwsza to jubileusz 90-lecia naszej szkoły. Jesteśmy szkołą leciwą, ale ciągle energiczną. Po drugie, Rada Rodziców ufundowała odnowiony sztandar, nowy sztandar, który dzisiaj został naszej szkole przekazany. A po trzecie, świętujemy też Dzień Edukacji Powiatowej, czyli święto wszystkich pracowników oświaty w powiecie łukowskim. A przy tej okazji zorganizowaliśmy dzięki komitetowi organizacyjnemu, którego szefem jest pan Adam Sosnowski, zorganizowaliśmy pierwszy zjazd absolwentów. Mamy absolwentów ponad 15 tysięcy. Na zjazd zapisało się 200 osób, więc myślę, że to jak na pierwszy zjazd całkiem nieźle. Stworzyliśmy taką okazję do spotkania po latach. Zaprosiliśmy wszystkich żyjących dyrektorów, wicedyrektorów, kierowników warsztatów. Jest pan dyrektor Grzywacz, pan dyrektor Antonow, wicedyrektorzy pan Trumiński, pan Niedziółka, pan Sawczuk, pani Gładzikowska, pan Mojski oczywiście. Także no, jest duża grupa i dyrektorów, i kierownictwa szkoły, ale też duża grupa pracowników, emerytowanych pracowników, którzy przyjechali, jak się okazuje, z różnych stron Polski nawet na ten dzisiejszy zjazd. W uroczystościach wzięła udział liczna grupa absolwentów Alei. No to jest wielki sentyment. 89. rocznik ukończenia szkoły no, się wokół zakręciła. Są wspomnienia, wymiana informacji, takich ciekawostek, co się wydarzyło przez te lata. Ja kończyłem technikum 5-letnie, więc ja w tej szkole dorosłem. Przyszedłem jako dziecko, wyszedłem jako dojrzały, dorosły mężczyzna, który zdał maturę i to naprawdę była szkoła życia wtedy. Natomiast w tym momencie troszeczkę mamy inny system kształcenia. No, młodzież krócej przebywa w szkole, przez co ma mniej tego czasu na to, żeby pewien etap rozwoju osiągnąć. Nie miałem kontaktu ze szkołą prawie 30 lat i dużo się zmieniło. Myślę, że jak my kończyliśmy w 89 roku szkołę, to jeszcze były czasy komunistyczne, więc zupełnie inna jakość tej szkoły była, ale na pewno mogę się odnieść do tego, jak było. Mieszkałem w internacie szkolnym, dzisiaj zrobiłem sobie kilka zdjęć. Te budynki już trochę inaczej wyglądają, jak w latach 80., na początku lat 80. Słyszałem, że będzie rozbudowa szkoły, co mnie bardzo cieszy. Ja w tej chwili zarządzam swoją firmą i cieszę się, że będzie renowacja tych warsztatów, bo naprawdę dzisiaj zdobyć pracowników to jest mega duże przedsięwzięcie i przychodzą ludzie po marketingu, po politologii, socjologii, a tak naprawdę mówiąc warsztatów takich technicznych, zajęć trzeba wszystkiego nauczyć, więc bardzo się cieszę z tego i będę mocno kibicował szkole. Z daleka, bo przyjechałem aż z Trójmiasta, także życzę następnych 90 lat i wszystkiego dobrego szkole. No, powrót do przyszłości jak najbardziej udany. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony zmianami w tej szkole, szczególnie architektura, czyli nowa sala sportowa. Jestem pod tym względem bardzo fajnie zaskoczony. Miło jest spotkać stare grono pedagogiczne. No oczywiście wspomnienia, tak, i te moje 3 lata, które tutaj spędziłem w tej szkole, no uważam, że nie poszły na marne. Coś skromnego w życiu osiągnąłem. Staram się dalej realizować, kontynuować pasję. Jest miło wrócić i jestem mile zaskoczony, że pamiętano o mnie, że mnie zaproszono na tą jakże ważną i już no, długą tradycję tej szkoły. Goście biorący udział w obchodach jubileuszu Alei mieli też okazję wysłuchać wspomnień najstarszej absolwentki. Jestem o rok młodsza od szkoły, którą ukończyłam wyróżnieniem 70 lat temu, w ciężkich powojennych czasach. Nie wiem, czy żyje jeszcze ktoś z mojej klasy. W Łukowie chyba jestem najstarsza. Pamiętam trudne warunki nauki, a jednocześnie wielki zapał w zdobywaniu wiedzy. Istniał też chór prowadzony przez pana Romanowskiego, w którym śpiewałam i który uświetniał wszystkie uroczystości. Dzięki rzetelnemu
rzetelnym podstawą wyniesioną ze szkoły. Byłam cenionym pracownikiem kadr kilku łukowskich przedsiębiorstw. Doczekałam się 3 wspaniałych córek, 4 wnuczek, 1 prawnuczki i 2 prawnuków. Cieszę się, że tu jestem. Co prawda po udarze i z rozróżnikiem serca, ale ze sprawną jeszcze głową. Jeszcze raz dziękuję za zaproszenie i życzę Państwu, a przede wszystkim sobie, byśmy spotkali się w 100. rocznicę istnienia szkoły. Dziękuję. Obchody jubileuszu połączono z powiatowymi obchodami Dnia Edukacji Narodowej. Dyrektorzy i nauczyciele ze szkół średnich otrzymali nagrody starosty. Cieszymy się i radujemy, że jest taki wyjątkowy dzień w roku, kiedy można podziękować nauczycielom, wychowawcom, opiekunom, ale i młodzieży szkolnej, rodzicom za ciężki trud, ciężką pracę nad wychowaniem młodych pokoleń, ludzi, którzy przecież mają nas w przyszłości zastąpić. Ja nauczycielom pracującym w naszych szkołach, ale i w szkołach w całym powiecie życzę, by praca nauczycielska dawała im jak najwięcej radości i satysfakcji, by była pracą dającą zawodowe spełnianie się, no i by wszędzie wokół mieli jak najwięcej przyjaciół wspomagających trudną przecież, ale jakżeż odpowiedzialną pracę nauczyciela, pracę przez dziećmi, z młodzieżą, a kształtowanie osobowości młodego człowieka wymaga i wielkiego talentu, i wielkiej cierpliwości, i niesamowicie silnej woli. W uroczystościach udział wziął m.in. marszałek województwa lubelskiego Sławomir Sosnowski. Dzisiaj właśnie z okazji Dnia Edukacji Narodowej życzę właśnie nauczycielom kadrze pedagogicznej, byście sprostali tym wyzwaniom, dlatego że to od was tak naprawdę zależy, jak będziemy rozwijać nasz kraj, naszą gospodarkę i jakie będziemy mieli w tym sukcesy. Tych sukcesów życzę. Wierzę w to gorąco, że w tym zespole szkół będziecie kreować właśnie w tych, którzy będą rewolucjonizować właśnie naszą gospodarkę, naszą przyszłość, i zaświadczać przede wszystkim o dobrym imieniu powiatu łukowskiego, panie starosto. Z okazji jubileuszu szkoła otrzymała wyjątkowy prezent od władz powiatu łukowskiego. Podpisaliśmy już umowę w Urzędzie Marszałkowskim na dotację unijną, na rozbudowę i modernizację warsztatów szkolnych właśnie przy tej szkole. W ciągu 2 najbliższych lat ten program powinien zostać zrealizowany. No i za 2 lata szkoła będzie dysponowała nowoczesnymi warsztatami. Będzie można znakomicie kształcić młodzież w wielu potrzebnych, atrakcyjnych zawodach. Tak więc wszystko wskazuje na to, że na kolejnym jubileuszu absolwenci, nauczyciele i uczniowie szkoły będą mieli okazję obejrzeć nowe, zmodernizowane warsztaty.